Zróbmy takie ćwiczenie z ułamkami dziesiętnymi. Jesteśmy proszeni o przesunięcie pomarańczowej kropki na liczbę minus 1,2 na osi liczbowej. Przypominam, że polskie oznaczenie liczb dziesiętnych jest inne niż oznaczenie np. w Stanach Zjednoczonych. My piszemy w tym miejscu przecinek. Oddzielamy całości od części dziesiętnych w liczbie dziesiętnej przecinkiem. Zajmijmy się naszym zadaniem. Popatrzmy najpierw na oś. Co tu mamy? Tu mamy 0, 2 i minus 2. Mamy też zaznaczone mniejsze i większe kreski. Zwróćcie uwagę, że tutaj w tym miejscu będzie 1. To jest połowa drogi między 0 a 2. W związku z tym tutaj będziemy mieli 1. Taka jedna jednostka, ta mała jednostka, w takim razie będzie pół. Czyli tu będzie pół, 1, 1,5, 2. I tak samo w drugą stronę. W tą stronę odejmujemy pół. Czyli tu będzie minus pół, minus 1, minus 1,5 i minus 2. Naszym zadaniem jest przesunięcie tej kropki na minus 1,2. Czyli minus 1,2 będziemy rozważać lewą część osi. Wcześniej powiedzieliśmy, że tutaj jest minus 1, a minus 1,2 to jest na pewno jeszcze mniej niż minus 1, czyli musimy jeszcze przejść kawałek. Tylko pytanie, gdzie tą kropkę trzeba teraz postawić? Zwróćcie uwagę, że mam tutaj różne opcje. Policzmy w takim razie, jaki jest skok tej kropki, o ile ona się przesuwa od tego miejsca do tego. Liczymy 1, 2, 3, 4, 5. Czyli tu jest 5 skoków. Czyli jeżeli podzielimy pół na 5, dostaniemy 1/10, czyli taki jeden skok. Każdy taki mały skok to jest 1/10. Czyli jak mieliśmy tutaj 0, to tutaj mamy 1/10, tu mamy minus 1/10. Czyli jeżeli jesteśmy na minus 1, to w lewo będzie minus 1,1 i jeszcze jeden skok, minus 1,2. Sprawdźmy. Zróbmy jeszcze jedno zadanie. Ponownie minus 1,1 trafiło nam się prosto. Taki sam przypadek, minus 1,1, już byliśmy poprzednio. W poprzednim przykładzie było minus 1,2, tym razem 1/10 więcej. Jeszcze jeden, 1,9. Jest to liczba dodatnia, w związku z tym na prawej części osi, na prawo od zera, tu mieliśmy 1, tu mamy 2. Możemy zrobić inaczej. 1,9 to jest 1/10 mniej niż 2. W związku z tym naliczmy na dwójkę i przesunijmy się o jedno miejsce w prawo. Sprawdźmy. I ostatnie zadanie. Sprawdźmy najpierw oś. To ważne, aby najpierw spojrzeć, jakie mamy jednostki. Tutaj wygląda na to, że mamy takie same jak w poprzednich przykładach. Tu będzie 1, pół, 1, 1,5, 1, 2, 3, 4, 5. Czyli taki jeden skok kropki to jest 1/10. W takim razie, gdzie mam przesunąć tą pomarańczową kropkę, żeby otrzymać 0,8? W którą stronę? W prawo. Tu mamy pół, 0,6, 0,7, 0,8. Sprawdźmy. Zgadza się. Zapraszam Was do wykonania ćwiczeń w serwisie Khan Academy.